tematem tej awarii, która sparaliżowała i trasę PST i część Winograd, zajmuje się również nasz reporter Błażej Filipiak, z którym właśnie teraz się łączymy. Błażeju, najważniejsze pytanie, jak ta sytuacja w miejscu awarii wygląda w tej chwili? Można powiedzieć, że sytuacja jest już opanowana, nigdzie nie ma wody, pozostało jedynie błoto, bo ta woda, która wyciekała z wodociągu, musiała gdzieś wchłonąć i została wchłonięta przez ten grunt dookoła, oczywiście po tym, jak pracownicy Aquanetu powstrzymali wyciek. Tutaj wszędzie dookoła można zauważyć takie plamy z błotem, a dobrym tego wyznacznikiem, gdzie ten poziom, gdzie to lustro wody było, są okoliczne auta, bowiem na oponach, na karoserii samochodów widać smugi po tym błocie, po tej zanieczyszczonej wodzie, i to jest wysokość nawet kilkudziesięciu centymetrów. Kilkanaście metrów od nas jest nawet potrzebna interwencja lawety, żeby wywieźć samochód, który został prawdopodobnie zalany i odpalić już nie może. Widać po nim, że jest też zaznaczony tą błotną smugą. Musi zostać przewieziony do mechanika i ten mechanik musi zająć się naprawą. No ale tak jak czytamy w relacjach osób, które tutaj były w trakcie, kiedy ta woda jeszcze tutaj była, po prostu z tych samochodów trzeba było wyciągać wodę nawet wiadrami, bo ten żywioł zniszczył te samochody. No i tak jak w materiale Jakuba Pięty mogliśmy usłyszeć, trasa PST została wstrzymana na blisko godzinę. Te tramwaje nie kursowały po popularnej Pestce, a niektóre linie były przekierowane na linię Piątkowska, inne na Połabska. Teraz już, tak jak Państwo widzą, trwa liczenie strat, trwa porządkowanie tego wszystkiego. Nie ma na miejscu też pracowników Aquanetu. Prawdopodobnie te czynności na dzisiaj już zostały zakończone. Po tym wycieku pozostaje jedynie wielki wyłom w ziemi, gdzie ta rura się znajduje. Tak jak godzinę temu tutaj byliśmy, słyszeliśmy pojedyncze syki pochodzące z tej dziury i miejmy nadzieję, że po prostu nie jest to zjawisko kolejnego wycieku, chociaż nic tutaj nic nie wskazuje na to, że coś takiego może się wydarzyć. Tutaj Aquanet też informuje, że mieszkańcy okolicznych bloków nie muszą się martwić o to, że tej wody zabraknie. Ta woda będzie cały czas lecieć z kranów. Jedynie informacja dla tych mieszkańców najwyższych piętra. Tutaj policzyliśmy, że te bloki mają około 15 pięter. Na najwyższych może być słabe ciśnienie, więc to nalewanie wody do wanny czy do czajników, żeby zagotować sobie wodę na herbatę, może zająć troszeczkę dłużej, ale nie jest planowany żadne wstrzymanie wody. No i tutaj też informacja ważna dla tych kierowców samochodów. Wszyscy poszkodowani wobec tego żywiołu będą mogli ubiegać się o odszkodowanie od Aquanetu. Trzeba na stronie internetowej wypełnić stosowny formularz. Wniosek o odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek działalności spółki. Tak dokładnie się nazywa ten formularz. Ewentualnie można go wydrukować i osobiście zanieść do siedziby Aquanetu. Jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną tego wycieku, pęknięcia tej rury, to będą cały czas badać odpowiednie do tego służby.